Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, CDC, czyli amerykański Center Disease Control and Prevention, czyli to jest centrum chorób kontrolowania i zapobiegania. No po polsku to jest Centrum Zapobiegania Chorób i Kontroli Chorób. No, tłumaczę tak z polskiego na angielski dosłownie, no bo czasami się tak zastanawiam, że te tłumaczenia ortograficzne, prawidłowe, no to nie zawsze są dobre, no ale to się troszeczkę pogmatwało. W każdym razie CDC, no i Rochelle Waleński, ona kiedyś się nazywała Bershow, należy do synagogi, chodzi do synagogi we wschodnim stanie. No to ona jest, można powiedzieć, jakąś szefową całej tego centrum. No i wszyscy w zasadzie obie partie mówią, że spieprzyli całą tą sytuację z tą pandemią. No nigdy nie było czegoś takiego, co komuniści zrobili, żeby wygrać wybory. No bo to już teraz widać, że to była sytuacja polityczna. No i to jest straszne, że instytucja sama w sobie, biurokracja sama w sobie, no to zawsze się stara, żeby rozciągnąć siłę, własną siłę, rozciągnąć siłę wszystkich sojuszników, a teraz wszystkie te urzędy państwowe, instytucje państwowe, no to jest budżetówka, tak, to jest budżetówka, dlatego, że jest budżet państwa jest z pieniędzy podatników i dla nich jedynym celem w tej całej grze, no to jest się nachapać, i to jest po prostu nieprawdopodobne, że polityka Centrum Kontroli Chorób została taka, no prowadzi, w zasadzie polityka prowadzi całą tą instytucję, że oni to wszystko zniszczyli. Szkoły były pozamykane właśnie przez te zalecenia czy poradniki robione przez CDC, no ale to wszystko było napisane na podstawie Amerykańskiej Federacji Nauczycieli. Także urząd czy instytucja, która powinna w zasadzie skoncentrować się na tym, żeby ludzie nie chorowali, instytucja, która powinna się skoncentrować na tym, żeby zrozumieć, jak to się wszystko rozwija, oni zrobili to w kierunku politycznym. No i w zeszłym środę Rochelle Waleński wyszła, no i powiedziała, że przetasuje karty biurokracji tej całej instytucji, no i w zasadzie podkreśliła, że będzie jakaś akcja, no i że będzie równość, że będzie wyrównanie w sumie. No o co to chodzi? No to znowu chodzi, następna instytucja państwowa, która patrzy, jak dostać pieniądze i jak rozdzielać pieniądze podatnika, żeby była sprawiedliwość społeczna. No, komuniści nigdy nie szukali sprawiedliwości, komuniści zawsze szukają sprawiedliwości społecznej. A jakie jest społeczeństwo? No, społeczeństwo jest takie, które należy do partii komunistycznej, także swoim dają, cudzych chcą zlikwidować. No, czy po dwóch latach tej katastrofy, czy jej diagnoza jest dobra? No, kompletnie jest idiotyczna. No i czy recepta na wyzdrowienie jest dobra? Nie, jest kompletnie zła i bardzo debilowata. Żadna instytucja rządowa w Ameryce dzisiaj nie działa. Wszystko to zostało przesiąknięte. Ten cały marsz przez instytucje doprowadził do tego, że tam była selekcja negatywna. Tam ludzie ambitni, no to którzy mogli zrobić kariery w biznesach prywatnych, gdzie mogliby zarabiać. No a cała ta reszta, cała ta sitwa poszła do budżetówki, no bo tam jest niby służba państwowa. Służba państwowa 50-70 lat, no to taka była, że tam płacono mniej
przez całą pracę, tylko dlatego, że były obiecywane dobre emerytury. No i to wszystko, wszyscy rozumieli, że nie zarabiali tyle, ile w prywatnych przedsiębiorstwach, ale emeryturę mieli zapewnioną. Wszyscy ci, którzy na początku swojego życia nie patrzyli na emeryturę, no to więcej zarabiali. No i właśnie komuniści w budżetówce mówili, jak to jest, że my na dzień dzisiejszy zarabiamy mniej. No i to są wszyscy ci urzędnicy, wszyscy nauczyciele, wszyscy strażacy, policjanci wyforsowali to tak, że teraz ludzie na państwowej robocie zarabiają dużo więcej niż ludzie w prywatnych firmach. No i dodatkowo jeszcze mają swoje pensje. W niektórych wypadkach tam ludzie, którzy pracowali powiedzmy w policji w wieku 45 lat przechodzą na emeryturę, znaczy nie przechodzą na emeryturę, zaczynają pobierać emeryturę, a później sobie idą dopiero wtedy do prywatnych przedsiębiorstw. Także mają niezłą posadkę. Cała ta CDC, te Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób, zatrudnia 11 tysięcy ludzi. 11 tysięcy ludzi pracuje w tej instytucji, która tak spieprzyła całą gospodarkę amerykańską, w sumie cały świat. No budżet ma 1 miliard dolarów. Także Rochelle Walensky, co ona chce? No ona chce, żeby budżet był podwyższony o 7%. Czyli to są spore pieniądze, no bo 1 miliard, no to jest 1000 milionów, tak? No to sobie możecie wyliczyć, że to 70 milionów będzie następne do tego budżetu. No Walensky, ona w zeszłym na wiosnę, no to tam było dużo krytyki, no i ona zrobiła taką komisję do na jej temat. No i tak jak każda instytucja państwowa, to jest ironia losu, że nie opublikowano tego. Nie opublikowano na to, co ta komisja znalazła. Także to jest tajemnica. Tajemnica polityczna budżetówki. No zrobili też niezły cyrk z ewikcjami, czyli wyrzucaniem ludzi, którzy nie płacili za mieszkania, za wynajem domów, no mieszkań. Przesadzili z tym, bo CDC nie może czegoś takiego zrobić, no ale było to w ten sposób, że dużo ludzi, 20 milionów ludzi w Ameryce w pewnym momencie straciło pracę, no to komuniści powiedzieli, jak stracili pracę, a przez kogo stracili pracę? No przez komunistów. No to wtedy powiedzieli, że lokatorzy nie muszą płacić. Sąd Najwyższy później uchylił to, no ale to przez tyle lat to się ciągnęło. Tak samo CDC uzurpowało sobie prawo do tego, że nakazywało noszenie tych maseczek, nakazywało te szczepienia. No teraz ludzie skarżą z powrotem szpitale, różne firmy, różni ludzie za to, że byli wyrzuceni z pracy, powiedzmy, czy byli zmuszani do szczepienia. W każdym bądź razie cała ta biurokracja CDC zamiast pilnować tego, co ich jest głównym zadaniem, no to teraz się zaczęli bawić sprawami socjalnymi, sprawami środowiskowymi. Także budżetówkę stać. Podatnik płaci pieniądze, a swoją odpowiedzialność za to, że mają pilnować danych statystycznych chorób, że mają patrzeć, jakie decyzje powinny być podjęte, no ale bazowane na ekonomii, na socjologii, na zachowaniach społecznych i tak dalej, i tak dalej. No i CDC to w sumie powinno wspomagać tam lokalne grupy jakieś zdrowotne. Na początku całej tej pandemii, no to większość się spodziewała, że to będzie 2 tygodnie. 2 tygodnie
przypuszczała, że będzie 2 tygodnie. No ale były wybory w toku, także że niestety każdy normalny zdał sobie sprawę, że komuniści doprowadzą do pół roku czy roku. No 2 lata, no to nie wiem, kto mógłby to przewidzieć. CDC, oni mieli te wszystkie próbki te chorobowe i zamiast to sprawdzać, no to pozanieczyszczali, później przez parę miesięcy się kłócili z prywatnymi firmami, które chciały dostać te próbki, chciały to sprawdzać, żeby zacząć produkować lekarstwa. No to CDC co robiło? CDC to tylko patrzyło, jak dawać zezwolenia, jak państwo miało dawać zezwolenia, żeby cała ta organizacja dostała procent od tych wszystkich zysków. Także oni po prostu zaczęli traktować państwową robotę jako prywatne przedsięwzięcie, jako prywatny biznes, jako prywatną firmę. Także te negocjacje, które trwały przez tygodnie i miesiące, opóźniło to wszystko. Firmy, które chciały robić te szczepionki i te najróżniejsze badania, to wszystko było opóźnione. Cała ta antykultura kontrolowania, no bo to ten CDC to chce kontrolować. CDC po prostu chce nakazywać, CDC chce rozkazywać. Oni mieli dane statystyczne, no ale te dane statystyczne to była tajemnica. No teraz wszyscy zawsze podawali tam 600 tysięcy, 800 tysięcy, milion. No Biden mówił, że Trump to powinien być wyrzucony za to, że za Trumpa umarło tam 500 tysięcy. No a teraz za Bidena już po szczepionkach umarło chyba 600 tysięcy. No ale pomijając to, nie było całego systemu. Dużo szpitali, no to musiało faksować nawet swoje dane statystycznie. Dużo szpitali musiało wysyłać w kopertach. Nie było całego jakiegoś takiego planu. W pewnym momencie Ministerstwo Zdrowia i służby społecznej zabrali w 2020 roku latem, czyli jeszcze za Trumpa, zabrali wszystkie te możliwości, czy cały ten system zbierania informacji. No komuniści się rzucili na Trumpa w tym czasie, że on upolitycznia CDC, ale jednak po tym zdarzeniu, po tej sytuacji Ministerstwo Zdrowia i służby społecznej zaczęło pokazywać, czy umożliwiało spojrzenie na te dane statystyczne. No bo większość ludzi normalnych to wiedziało, że COVID, no to dużo ludzi umierało z COVID-em, ale nie dużo ludzi umierało przez COVID. I to było ten bandytyzm. Ten bandytyzm całej tego centrum, to było to, że nie dopuszczali do czegoś takiego jak możliwość, że naturalnego uodpornienia się. Kazali się szczepić ludziom, którzy byli chorzy, to sama choroba, antyciała same w sobie w ludziach nie były równoważne ze szczepieniem. Także to pokazuje, że to chodziło o pieniądze. CDC do tej pory publikuje dane, no ale bardzo często te dane są i opóźnione, i w zasadzie są wnioski, nie ma tej surowych danych, nie ma tych surowych liczb, nie ma tych podstawowych liczb, to wszystko jest wyczyszczone, no i nikt nie ma szansy, nawet fachowcy, naukowcy, ludzie, którzy by popatrzyli na te liczby, nie są w stanie popatrzeć, no bo tego nie ma, a jedyne, co CDC robi, no to są jakieś tam badania, grupki, które mają płacone, no i oni analizują te liczby i później interpretują, no i tłumaczą ludziom, jak ludzie powinni to rozumieć. Cała ten przewodnictwo agencji, no to jest bardzo, bardzo
no troszeczkę robi zamieszania. Bardzo często te ich rozporządzenia są bardzo bezwzględne, no i samowolne. Oni po prostu rozkazują, a nie doradzają. I to jest ten problem, że CDC zaczął rozkazywać, a nie doradzać. No i cała ta wolność amerykańska po prostu wyparowała tylko dlatego, że ludzie uznali, politycy uznali, że CDC może to robić. No ciekawe jest to, że ci kretyni w CDC robili badania na temat przestępczości w dzielnicach murzyńskich, no i oni doszli do wniosku, że ten cały ten wzrost przestępczości, no to jest spowodowany przez to, że jest struktura rasizmu, państwowa struktura rasizmu, no i systematyczne, długoletnie nierówności społeczne. No to widać jacy to idioci są w tym CDC, widać jacy to ideolodzy komunistyczni są w tym wszystkim. No i co tu powiedzieć? No można powiedzieć, że po prostu no, trzeba to zmienić. Trzeba to zmienić. No ale nie w ten sposób, jak CDC by chciało, no bo CDC to zawsze wniosek jest więcej forsy dla państwa, więcej forsy dla rządu, więcej forsy dla urzędników, więcej forsy dla biurokratów, no bo oni pomogą całej Ameryce. No Rochelle Walensky, no ona ma plany, że będzie bardziej taka, skoncentruje się na akcji. No problem to nie był ten, że oni nie byli aktywni. Oni byli aktywni, tylko kretyńsko byli aktywni. Oni wszystko, co robili, to robili źle, no dlatego, że popierali te wszystkie lockdowny, popierali te wszystkie zmuszania rządu, który po prostu ścigał i tam czasami sytuacje były po prostu jakieś absurdalne i cyrkowe. No i co można powiedzieć? Trzeba głosować i trzeba wyrzucić wszystkich tych pomyleńców na zbity pysk. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, widzicie, co się dzieje. Komuniści pozwolili na centrum kontroli chorób i zapobiegania, żeby po prostu opanowało, steroryzowało 330 milionów ludzi. Znaczy, no nie steroryzowało 330 milionów ludzi, tylko 150 milionów, no bo te drugie 150 milionów, no to są demokraci, no a oni po prostu no są z komunistami, no ale wszyscy ci normalni, wszyscy ci republikanie, wszyscy konserwatyści, no to widzą i widzieli 2 lata temu, co to będzie i wszyscy to przewidywali. Także głosujcie na normalnych. Przekaz z komunistów, co głosowali na Bidena. No mam nadzieję, że jakoś się nauczyliście też te całe te decyzje CDC, jakoś was bezpośrednio dotyczyły. Wierzyliście może, że jedna szczepionka, druga szczepionka, jedno turbo, drugie turbo wam pomoże, a zachorowaliście. No rozumiem, że możecie powiedzieć, że mogliście przechorować co gorzej, no ale jednak zaszczepienie wszystkich, no to jest troszeczkę co innego niż zachorowanie 1 na 200, bo to takie proporcje mniej więcej miały być. No wielu się zaszczepiło z tego powodu, że były sytuacje rodzinno-pracownicze. No to też jest wstyd, że ludzie zostali zmuszeni wbrew ich woli do szczepienia się, no ale
Dlatego musimy głosować. Dlatego musimy głosować na normalnych, żeby następnym razem nas nie zmuszali do takich rzeczy. Zdrowia dla normalnych.